Siema, witam Was w czwartym odcinku Gier z Piekła Rodem. Tym razem, zgodnie z obietnicą, będziemy latać samolotami, czyli poczujemy się jak Tom Cruise w Top Gun. Tylko że nie. Za każdym razem, gdy planuję zagrać w grę, której motywem przewodnim są samoloty, latanie i strzelanie, mam nadzieję, że będę się świetnie bawił, że poczuję się jak Maverick z Top Gun, że będą emocje i rozwałka. I wszystko fajnie, gdy siadam do jakiegoś dobrego tytułu, który spełnia te wymagania. Czasami jednak w moje łapy wpada coś takiego jak Hyper Fighters. Wtedy nie wiem, co mam myśleć. Bo jakim trzeba być debilem, żeby myśleć, że strzelanka na szynach, tak kurwa na szynach, w dzisiejszych czasach komukolwiek się spodoba? Nie no, zajebisty pomysł. Kupilibyście tą grę? Jasne, że wieki temu były takie gry na automatach, ale dzisiaj takie produkcje mogą się spotkać jedynie z hejtem. Przykładem takiego szajsu może być Rambo The Video Game, recenzowane jakiś czas temu przez bananowego Janka. Hyper Fighters to właśnie taki shooter na szynach, tylko w przestworzach. Sama idea takiego projektu to szczyt głupoty. Serio, jeśli jesteśmy w samolocie, to chcemy latać. Wszędzie. A w tej grze lecimy w tunelu i myszką klikamy we wrogów. Cytując już wcześniej wymienionego klasyka, jaki debil to tak zaprojektował. Pomijając fakt, że gra jest zajebiście nudna i monotonna, to również graficznie woła pomstę do nieba. Tekstury są rozlazłe, wybuchy to jakaś kpina, a otoczenie to w zdecydowanej większości bezkresny ocean i jedna wielka pustka. Do tego wszystkiego dochodzi kamera przyklejona do naszego samolotu i przy każdym tunelowym manewrze mamy wrażenie, że zaraz skręcimy sobie kark. Twórcy, chyba jednak zdając sobie z tego sprawę, że robią pierdolonego gniota, dodali dynamiczną muzykę. Teoretycznie ona powinna porwać nas do walki. Chuja tam, nieważne czy w tle leci Touch of Red od In Flames, czy Spitfire od The Prodigy. Gameplayu to nie uratuje. Gra dalej będzie nudniejsza niż obrady Sejmu. Do tego typu rozrywki bardziej pasuje ten kawałek. Myślałem, że przy Nanny Nights można zasnąć i nic nudniejszego mnie nie spotka. Byłem kurwa w błędzie i Hyper Fighters mnie z tego wyprowadziło. Gdzieś wyczytałem, że gra jest portem z Nintendo Wii. I gdy zajrzałem do ustawień, muszę się z tym zgodzić. Hyper Fighters jest portem, w dodatku chujowym. Nie ma żadnej możliwości zmiany ustawień graficznych, czy dostosowania klawiszy, albo wybrania pada. Co możemy, to odwrócić kierunki sterowania. Tak w ogóle, jakim trzeba być kretynem, żeby przy arcade'owej grze o samolotach nie zaimplementować możliwości sterowania kontrolerem? Jak bardzo trzeba mieć nasrane we łbie? Za to niewątpliwie chujowe dzieło odpowiada ekipa z Team 6. Twórcy takich hiciorów jak Glacier 3 czy Flatout 3, które były wybitnymi przedstawicielami gier, w które gra się za karę. Myślę, że w serii o grach z piekła rodem spotkam się z Team 6 jeszcze wielokrotnie. A na tą chwilę mam dość. To wszystko na dziś. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.